Witaj w podcaście CWS Życie to Rozwój. Ja nazywam się Piotr Turek i poruszam z moimi gośćmi tematy związane ze sportem i rozwojem osobistym. Zapraszam do słuchania. Cześć, dzisiejszym moim gościem jest Marek Fischer, specjalista z zakresu dietetyki i suplementacji. Ma na swoim koncie współpracę z czołowymi sportowcami z wielu dyscyplin. Tematem naszego podcastu będzie suplementacja. Witam Cię serdecznie, Marek. Cześć, witam. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Marek, zacznijmy może od krótkiego wprowadzenia. Czym jest w ogóle suplementacja? Jak ją można określić w kilku zdaniach? W kilku zdaniach będzie ciężko, natomiast to możemy sprowadzić do zastosowania wszelkiego rodzaju substancji pomocniczych w optymalizacji wyników sportowych lub zdrowotnych. Bo tu musimy pamiętać o tym, że docelowo chcemy kategoryzować suplementację pod względem optymalizacji albo wyników sportowych, albo wyników zdrowotnych. Okej. A powiedz mi, czy suplementacja jest niezbędna dla każdego i dla sportowca, i dla osoby rekreacyjnej ćwiczącej? Znowu, myślę, że tutaj spokojnie możemy to sobie podzielić tak, żeby w pełni zrozumieć cele stosowania suplementacji, czyli tak naprawdę kwestia tego, czy rozmawiamy o sportowcu amatorze, czyli tak zwanej Janinie Kowalskiej, która 3 razy w tygodniu idzie sobie pobiegać, pochodzić na kijkach, zrobić trening siłowy lub cokolwiek innego. Czy mówimy o zawodnikach semi-pro, czyli amatorach, którzy startują w jakichkolwiek zawodach sportowych, lub o zawodowcach, tak? Więc tutaj jakby w przypadku tej przysłowiowej Janiny Kowalskiej ta suplementacja będzie dodatkiem, ona nie będzie takim must have'em, tak? Natomiast w przypadku tych zawodowców, tych sportowców semi-pro bądź zawodników z tak zwanego szeroko pojętego sportu zawodowego może robić te różnice, które będą niezbędne przy osiąganiu jakichś wyników, tak? No bo tu wiemy, że w wielu wypadkach w sporcie to ułamki sekund potrafią robić sporą różnicę, jeżeli chodzi o podium na zasadzie pierwszego bądź drugiego miejsca, tak? A powiedz mi, u osób zaawansowanych tak procentowo ile może dać suplementacja do efektu treningowego? Bo często teraz ludzie zauważyłem, że mniejszy nacisk składa na trening, a bardziej potrafią na suplementację i wyszukują, że tak powiem, takiej magicznej pigułki, która daje ten efekt treningowy, ten rezultat taki sportowy. Jakbyś mógł tak określić procentowo, ile suplementacja rzeczywiście może nam dać procent do osiągnięcia efektu? Kurczę, to trudno jest tak nazwać zero-jedynkowo, bo jak najbardziej zgadzam się z tym, że bardzo, bardzo duża część osób trenujących faktycznie oczekuje od suplementacji podniesienia wydolności na zasadzie dzisiaj wziąłem przykładowy Ariunę i mam 2 płuca, tak? A normalnie mam 1 płuco. Natomiast to tak nie działa, tak? Bo to jest wiadomo, że to jest wypadkowa pewnych czynności. Natomiast myślę, że jeżeli nawet niech to będzie maksymalnie 5%, to i tak mogę powiedzieć, że poszedłem za szeroko w tym kontekście. Tak, musimy pamiętać o tym, że ta suplementacja, która nie znajduje się na liście WADA, tak, czyli ta, która jest jakby, którą możemy spokojnie stosować ze sportowcami, no to ona nie będzie bardzo istotnie zwiększać tej wydolności, tej regeneracji i tak dalej. Natomiast dalej będę podtrzymywał to, co powiedziałem na początku, że czasami nawet to 5% będzie robić znaczącą różnicę. A powiedz mi jeszcze, wracając do, jak wcześniej też wspomniałeś, mam taką przysłową, powiedzmy, Janinę Kowalską, to czy u niej na start jest potrzebna suplementacja, czy jesteśmy w stanie tak dietę do niej dopracować, że tak naprawdę gdzieś tej dodatkowej suplementacji w ogóle nie będzie potrzebować? Pytanie, o jaką suplementację pytasz, bo jeżeli chodzi o tą zawodniczą suplementację, czyli tą, która ma gdzieś tam optymalizować wysiłek fizyczny, to uważam, że nie. Uważam, że spokojnie zastosowanie u dobrego rozkładu posiłków, u zastosowanie pełnowartościowej diety i zastosowanie tak naprawdę optymalizacji treningowej, tak? Czyli jakby tutaj cytując Maćka Bielskiego pewną mantrę, która dla mnie jest fantastyczna, czyli tak długo jak nie żyjesz jak zawodowiec, to nie trenuj jak zawodowiec, tak? I to taka suplementacja optymalizująca sam trening będzie zbędna, tak? To jest taki dodatek na zasadzie mycia samochodu w trakcie deszczu.
Tak? Natomiast w przypadku suplementacji zdrowotnej, no to tu już oczywiście kwestia tego, co pacjent, klient, czy ta Janina Kowalska wnosi jakby na pierwsze spotkanie, tak? Czyli co tam się dzieje, jak wyglądały jej kwestie żywieniowe przez ostatnie lata, i czy ma jakieś zaburzenia zdrowotne, czy ich nie ma. Więc to jest taki trochę temat śliski. Natomiast jeżeli chodzi faktycznie o suplementację sportową, to spokojnie jesteśmy w stanie 90% sukcesu zrobić samym żywieniem. Okay. Powiedz mi, jakie najczęściej stosujesz suplementy u swoich sportowców? To jest pytanie... Znaczy, wiesz co, powiedzmy sobie, że mamy dietetyk bardziej w sportach siłowo-wytrzymałościowych. Taką sobie kategorię weźmy pod uwagę. Powiem, że troszkę będzie ciężko definiować jakby wszystkich sportowców, bo troszeczkę nam się to różni. Ale jakby takie najczęściej, które gdzieś stosujesz, jak masz... Dużo zapewne dalej masz zawodników związanych ze sportami walki, tak? Dokładnie, bo to jakby ta dyscyplina, która wymaga nadzoru dietetycznego praktycznie 2-4, więc tutaj jest dużo pracy. Natomiast wiesz, takie top 3, na którym ja pracuję, czyli coś, co pojawia się praktycznie w każdej rozpisce mojego zawodnika, no to oczywiście sama podstawa to jest kreatyna, która jest w 99% planów żywieniowych, które ja szykuję, czyli czy to u Kowalskiego, czy u zawodnika, więc to oczywiście to jest ważny element. Kolejną rzeczą, którą bardzo często stosuję, to jest sama beta-alanina, którą również możemy umiejętnie wykorzystać w sportach siłowo-wytrzymałościowych. I trzecia rzecz, która oczywiście dla mnie jest bardzo istotna i która ułatwia życie wielu sportowcom, no to jest popularny, myślę, że najbardziej popularny suplement, czyli kolokwialny whey, tak? Czyli odżywka białkowa. A powiedz mi, jeśli stosujesz kreatynę, to najczęściej w jakiej formie? Wszystko zależy, bo tak naprawdę 99% kreatyn i tak będzie kończyć w formie monohydratu, czyli jakby w procesach metabolicznych summa summarum uzyskamy monohydrat. Więc tak długo, jeżeli zawodnik nie jest ściśle ograniczony ramami wagowymi, czyli nie muszę się martwić o jakąś retencję wody, która może wystąpić, chociaż to są tak nieznaczne ilości, że też ta retencja wody jest mocno przesadzona. Natomiast dla zdrowia psychicznego zawodników może być stosowany na przykład jabłczan, który ma dosyć mniejsze powinowactwo do tej retencji wody, ale ja zdecydowanie pracuję na monohydracie, czyli na tej najtańszej i najbardziej ekonomicznej formie, tak? A powiedz mi, czy jest sens stosować, bo w ostatnim czasie też wychodzą takie troszeczkę rozbudowane te formuły kreatyny, jak na przykład, nie wiem, czy to dobrze teraz akurat przeczytam, Oritin, kreatyna. Powiedz mi, czy tego typu środki dają jakieś efekty ponad monohydrat zwykły? Tak naprawdę pytanie, o jakie efekty będziemy pytać, tak? Czyli jakby jeżeli z założenia patrzymy na kreatynę w formie zwiększania samej zawartości ATP i tej pracy mitochondriów, to nie. To tutaj jakby niekoniecznie będziemy odnotowali większą różnicę w kontekście samego monohydratu czy innych form, tak? Mhm. Tutaj były badania, które pokazywały, że zastosowanie jabłczanu kreatyny może gdzieś tam zwiększać samą zawartość ATP, natomiast to są tak nieznaczne ilości procentowe, że nie wiem, czy gdzieś bym ją stawiał na piedestale, jeżeli chodzi o różnicę między monohydratem czy jabłczanem, tak? No, myślę, że tutaj nie szedłbym tak głęboko i nie uważam, że jest sens stosowania innych form kreatyny niż monohydratu, jeżeli faktycznie nie odnosi się to stricte do wagi zawodnika, bo też musimy wziąć pod uwagę, że te kwestie indywidualne będą miały wpływ na to, jak reagujemy na dany suplement. I faktycznie są przypadki, gdzie zastosowanie kreatyny powodowało retencję do 2-2,5 kg nawet u mnie, szczególnie u kobiet, które były ograniczone kategorią wagową. Ale ja nie pracuję na innej formie. Dawno od tego odszedłem i nie uważam, że w jakiś sposób sensownie jest stosować inne formy kreatyny. A powiedz mi, czy bezpośrednio przed startem z zawodnikami wyrzucasz z rozpiski tą kreatynę, czy dalej ją zostawiasz? Jak na przykład musisz mieć określony limit wagowy, bądź też osobę, która biega bądź uprawia kolarstwo, czy zostawiasz jej typowo na okres startowy kreatynę, czy eliminujesz ją 2-3 tygodnie wcześniej? Okej, okay, czyli tak, podzielmy znowu to na dwa przypadki. Pierwszy to jest ta kategoria wagowa.
wszystko zależy od tego, jak skutecznie, jak efektywnie idzie nam zbijanie masy ciała, tak? Czyli jeżeli faktycznie widzę, że być może zawodnik wcześniej odnotował wzrost masy ciała po stosowaniu kreatyny, to może być to pomocne, czyli wtedy ograniczamy faktycznie potrzebę jakiegoś większego odwodnienia czy mocnej redukcji masy ciała i ma sens odstawienie samej kreatyny, ponieważ no, możemy założyć, że ten 1 do 1,5% masy ciała będziemy mieli mniej do zbijania, aczkolwiek to znowu są przypadki 1 na 10. Większość zawodników ciągnie suplementację kreatyną tak naprawdę do walki, nie odcinam jej, bo nie widzę takiej potrzeby, nie widzę jakichś super korzyści płynących z tego, że z niej zejdę. Natomiast idąc do sportów takich typowo wytrzymałościowych, czyli czy to kolarstwo, czy to biegi, to faktycznie tutaj można pomyśleć o tym, żeby popracować nad jakimś efektem wysycenia kreatyną, czyli tymi kolokwialnymi ładowaniami, których celem jest zwiększenie tej zawartości ATP i samej ilości kreatyny, tak? Ale znowu, jeżeli dany zawodnik pracuje 365 dni w roku na kreatynie i ona jest cały czas w jego suplementacji, to nie wiem, czy stosowanie fazy ładowania będzie miało istotny wpływ na jego performance. Tak? No, to są tak mocno kwestie indywidualne, które trzeba ocenić w trakcie pracy, w trakcie przygotowań do danego startu, żeby zweryfikować, co daje konkretny efekt, co pomaga, a co jest jakby zbędne. Tak? Bo musimy pamiętać o tym, że im trudniejszy schemat, czy to suplementacyjny, czy żywieniowy, tym większe wyzwanie dla zawodnika, żeby go przytrzymać. Tak? Powiedz mi, ogólnie suplementy, czy są tak samo wartościowe jak produkty spożywcze? Jeśli mamy na przykład witaminy i minerały, to czy tyle samo możemy pozyskać z zwykłej tabletki, co powiedzmy z warzyw i owoców, czy różnią się tutaj te wartości? Zdecydowanie musimy to rozgraniczyć, ponieważ niektóre formy mogą być lepiej bioprzyswajalne, mogą być lepiej wykorzystywane przez organizm, natomiast inne mogą być trochę bardziej ubogie. Tak? Tutaj doskonałym przykładem jest sam kwas foliowy, który jeżeli będziemy przyjmować w takiej standardowej formie farmakologicznej, czyli folicum acidum, tak? to jest jakby jedna forma kwasu foliowego, natomiast w zielonych warzywach typu sałaty czy jakieś elementy typowo zielonolistne, tych rodzajów kwasu foliowego będzie dużo, dużo więcej. Dużo takich, których nie uzyskamy w żadnej formie chemicznej, tak? Natomiast jeżeli na przykład porównamy stosowanie żelaza, tak? To jest taki fajny przykład, szczególnie u osób, które nie spożywają mięsa, czyli są na diecie bezmięsnej, to tutaj to żelazo, które będzie stosowane w formie suplementacyjnej, czyli to żelazo chemowe, będzie zdecydowanie lepsze niż żelazo niechemowe uzyskiwane z warzyw. Tak? Więc jakby takim idealnym, myślę, w mojej ocenie myśleniem jest założenie, żeby zadbać o jak największą różnorodność schematu żywieniowego, czyli starać się, żeby faktycznie było kolorowo, pojawiało się dużo rzeczy zielonych, czerwonych, żółtych i tak dalej, i tym rotować, aby dostarczać różne formy witamin i pierwiastków. Natomiast też należy skutecznie oceniać, gdzie może leżeć problem i jakie niedobory mogą się pojawić, tak? Czyli bardzo często na przykład w przypadku zawodowców, faktycznie uzupełnienie wszystkich pierwiastków i witamin z diety może być niemożliwe, ze względu na to, że po prostu ich zapotrzebowanie jest tak wysokie, że same warzywa i ilość błonnika, które by musiały być dostarczane z samego spożycia, będzie zbyt duże. Tak? Natomiast jakby uważam, że idealny jest taki miks, czyli dbamy o maksymalną różnorodność produktów, o maksymalną różnorodność diety, a w tym wszystkim celujemy potencjalne niedobory i dostarczamy te formy, które będą jakby najbardziej optymalne dla danego niedoboru. Czyli ogólnie rzecz biorąc też stosowanie powiedzmy multivitamin w stałej suplementacji mija się troszeczkę z celem i lepiej jest rozbijać raczej na poszczególne witaminy i minerały, tak? Po części tak, bo nam zależy oczywiście na tym, żeby adresować dany problem, tak? Czyli jeżeli ktoś ma niedobory żelaza, no to chcemy adresować, skąd te niedobory żelaza się wzięły, a niekoniecznie ładować z tym żelazem 345 innych pierwiastków. Natomiast też często te formy multivitamin są dosyć dużym ułatwieniem w kwestii suplementacyjnej, tak? Bo weźmy sobie na przykład prosty B-kompleks, w którym mamy wszystkie formy witaminy B, tak? Od B1 do B12. I teraz, jeżeli byśmy chcieli zastosować u danego zawodnika monoskładniki witaminy B,
to A, będą one mega drogie, czyli będziemy musieli podzielić to na B1, B2, B3, B4, B5 i tak dalej, i tak dalej. A dwa, że ilość tabletek, które będzie musiał łykać, będzie drastycznie duża. Tak? Czyli jakby wygodniej jest przyjąć jedną tabletkę, która jest kompletnym, komplementarnym B-kompleksem, niż przyjmować 12 tabletek, która zawiera każdą inną formę witaminy B. Z tym, że tutaj jakby mówimy akurat o witaminach B. Natomiast jeżeli chodzi o takie duże multivitaminy, gdzie mamy wszystko, to znowu kwestia zaadresowania problemu, tak? I kwestia tego, jak dana jednostka się prowadzi, bo być może będzie miało to sens u osób, które nie dbają o maksymalną różnorodność diety, typu bardzo prosty przykład diety kulturystycznej, ryż, kurczak, brokuł 5 razy dziennie, gdzie te niedobory na pewno będą się pojawiały i być może multivitaminy będą drastycznie zmniejszały ryzyko niedoborów. Tak? Natomiast jeżeli ktoś faktycznie dba o maksymalną różnorodność diety, rotuje tymi warzywami, rotuje tymi składowymi, to uważam, że multivitamina jest po prostu zbędna. A jak to jest w przypadku witaminy D3? Musi ona być spożywana z posiłkami zawierającymi tłuszcze? Tak, ponieważ tutaj jakby wchłanianie witaminy D3 odbywa się w środowisku tłuszczowym, więc zdecydowanie warto zadbać o to, żeby tam elementy tłuszczowe przy spożyciu witaminy D się pojawiały. Natomiast też dosyć fajnym rozwiązaniem jest zainwestowanie w produkt, który zawiera już witaminę D rozpuszczoną w tłuszczach, tak? Czy to produkty farmakologiczne, które już mają nośnik tłuszczowy, czy produkty suplementacyjne, które mają dodatek jakiegoś oleju, nie? Tak? Czy tu lnianego, czy z wisiołka, czy jakiegokolwiek innego nośnika tłuszczowego. Natomiast jeżeli przyjmujemy w formie sproszkowanej, to wtedy faktycznie warto zadbać o to, żeby to było do posiłku, w którym pojawia się jakiś udział tłuszczy. Okay. A czy duże dawki są bezpieczne witaminy D3? Tutaj jakby mało jest badań, które pokazują o wpływ dużego stężenia witaminy D na ogólną toksyczność, czy na ogólną śmiertelność organizmu, czy człowieka, więc trudno zweryfikować zero-jedynkowo. Musimy wziąć pod uwagę, że witamina D trochę bardziej podlega już pod działanie prohormonalne, niżeli stricte witaminowe, więc tutaj należy monitorować kilka rzeczy, takich jak chociażby gospodarka wapniowa, czy to sama praca nerek, jak to będzie wyglądać. Natomiast zdecydowanie więcej zagrożeń płynie z niedoborów, czy to drastycznych niedoborów witaminy D. I tutaj też trzeba trochę odejść od tego mitu, że im większa dawka witaminy D, tym lepiej, tak? Bo znowu musimy zaadresować problem, czyli najlepszą opcją jest zweryfikować, na jakim poziomie mamy witaminę D i pod to dobrać dawkowanie. Tutaj bardzo fajnie sprawdza się taki protokół zaproponowany przez dr Rhonda Patrick. Jeżeli ktoś nie zna, to naprawdę polecam zaobserwować i czerpać wiedzę. Gdzie założenie jest dosyć proste, że na każde 10 nanogramów niedoboru, jeżeli chodzi o witaminę D, przyjmuje się około 2000 jednostek tej witaminy, tak? Czyli jeżeli ktoś tam ma 20, a chce osiągnąć poziom 30, no to powinien zwiększyć dzienną suplementację o 2000 jednostek i tak dalej, i tak dalej. Według najświeższych badań taki optymalny poziom witaminy D, który zmniejsza śmiertelność z powodów wszelakich, to jest poziom pomiędzy 50-60. Tak, taki poziom otrzymujemy stosując mniej więcej 4 do 5 tysięcy jednostek międzynarodowych witaminy D dziennie. Natomiast no mówię, to też warto zawsze zweryfikować badaniami, skonsultować z osobą prowadzącą, najlepiej z jakimś prowadzącym lekarzem, jeżeli jest na tyle kumaty. Natomiast tu ten protokół sprawdza się doskonale, ja go stosuję w swojej praktyce i faktycznie z dobrymi rezultatami. Okay. A musimy dodawać do witaminy D3 K2, czy niekoniecznie? To jest znowu kolejna rzecz, która gdzieś tam dosyć mocno urosła w ostatnim czasie. Tak naprawdę takim elementem, który jest najbardziej istotny w kontekście regulacji witaminy D i gospodarki wapniowej, będzie magnez, który będzie mocno wpływał na to, co się dzieje z samymi receptorami witaminy D i z tym, co się dzieje z gospodarką wapniową, więc tutaj pierwsze, co robimy przy uzupełnianiu i przy braniu dużych dawek witaminy D, to jest suplementacja magnezem. Natomiast faktycznie w sytuacjach, kiedy stosujemy duże dawki witaminy D, też musimy wziąć pod uwagę, że istnieje ryzyko wydzielania wapnia do krwiobiegu, tak? I teraz ten wapń będzie potrzebował jakiegoś transportera i potocznie przyjęło się mówić, że witamina K2 jest tym transporterem wapnia z powrotem do kości. Więc faktycznie ja uważam, że warto stosować tą witaminę K2 razem z witaminą D, tym bardziej, że teraz już wiele preparatów jest po prostu łączonych i cena nie jest tak zaporowa jak jeszcze 5-6 lat temu w przypadku samej witaminy K2.
I taka najmniejsza dawka już spokojnie nam wystarczy, czyli w okolicach między 75-100 mikrogram to już taka dawka bardzo, bardzo optymalna. Tym bardziej, że no, my nie jesteśmy Japończykami, nie spożywamy kimchi i trudno jest nam naturalnie dostarczyć tą witaminę K2. Okej. Przejdźmy sobie teraz do tematu adaptogenu. Powiedz mi, Marek, czym są dla Ciebie adaptogeny, jakbyś mógł też w kilku zdaniach opisać? Okej, jakby adaptogeny to nawet nie tyle co dla mnie, bo one są ściśle określone, jeżeli chodzi o to, co możemy nazwać adaptogenami. One muszą, aby jakiś środek został nazwany adaptogenem, musi spełniać trzy konkretne funkcje. Przede wszystkim musi być produktem naturalnym, czyli musi występować w naturalnym, jakby naturalnie w środowisku, tak? Czyli tutaj, tak jak mamy na przykład ashwagandę czy różeńca, które należą do grupy adaptogenów. Po drugie, nie może działać szkodliwie, czyli jakby w przypadku stosowania dużych dawek adaptogenów, oprócz tego, że ewentualnie będziemy czuli się być może delikatnie przystymulowani lub delikatnie, kolokwialnie mówiąc, zamuleni, to może wystąpić maksymalnie rozwolnienie. I trzecia rzecz, musi prowadzić ludzki organizm do osiągnięcia homeostazy, tak? Czyli uregulowania tych wszystkich procesów układu nerwowego, zmniejszenia wpływu stresu na ludzki organizm itd., itd., tak? Więc jakby tutaj wiele produktów, które gdzieś uzyskały miano adaptogenu, nimi po prostu nie są, tak? Tu warunkiem głównym jest to, że musi być to składnik naturalny, czyli coś, co występuje naturalnie w przyrodzie. A powiedz mi, jakie najczęściej stosujesz adaptogeny u siebie i u swoich klientów? Bardzo rotacyjnie. Nie mam jakby ściśle określonego adaptogenu czy protokołu, na którym pracuję. Natomiast tutaj myślę, że jednym z takich najbardziej popularnych adaptogenów, który często się pojawia u mnie, jest różeniec górski. W związku z tym, że pracuję głównie z osobami, które mają bardzo wysoki poziom aktywności fizycznej. I różeniec sprawdza się idealnie, jeżeli chodzi o redukowanie samych DOMS-ów czy zmniejszenia kinazy kreatynowej po treningu, czyli przyspiesza tą regenerację między jednostkami treningowymi. Bardzo często pracuję na najprostszym rzęsieniu koreańskim, czyli na panaksie, który gdzieś tam podejrzewam, że 90% społeczeństwa przynajmniej raz w życiu zjadło przypadkowo, bo pani w aptece poleciła rzęsień na energię, odporność czy cokolwiek innego. Wszystkie inne rodzaje rzęszenia, tutaj dosyć często bakopa, monieri i gotukola, o których pewnie jeszcze dzisiaj porozmawiamy, również sama ashwaganda, tak? Czyli myślę, że jeden z najbardziej popularnych adaptogenów, natomiast też taki adaptogen, który dosyć często daje efekty uboczne w postaci ogólnego zmęczenia lub zbyt mocnego wyciszenia, ponieważ przyjęło się iść w zasadę, że im więcej, tym lepiej. Niestety w tym wypadku często płynie mniej korzyści, mniej benefitów stosowania dużych dawek ashwagandy, niż byśmy chcieli faktycznie uzyskać. Ale takie top 3 to będzie faktycznie różeniec, panax i ashwaganda. Powiedz mi, czy jest jakby zbadane, od czego zależy przy ashwagandzie, czy nas pobudza, czy bardziej uspokaja, czy to jest kwestia bardziej genetyki, predyspozycji danej osoby? Oczywiście ta tendencja indywidualna zawsze jest priorytetem, ponieważ to, że badania wykazują A, to jest oczywiście jedno, natomiast wiadomo, że w badaniach zawsze są osoby, które reagowały zupełnie odwrotnie niż cała reszta, czyli tak zwany błąd statystyczny. Więc musimy brać te kwestie indywidualne i odczucia danej jednostki. Natomiast tutaj takim myślę, że głównym elementem do monitorowania jest ogólny poziom kortyzolu, tak? Czyli jeżeli dana jednostka charakteryzuje się już na samym starcie dosyć niskim poziomem kortyzolu, który wynika z ABCD, czy to bezstresowego życia, czy nadmiaru bodźców stresowych, to ashwaganda jako ten czynnik, który jeszcze bardziej będzie obniżał poziom kortyzolu, będzie niekorzystna, ponieważ no, zamiast działać uspokajająco, to będzie inaczej, będzie działać nadmiernie uspokajająco, czyli z organizmu, który już ma problem z tym, żeby porządnie wystartować, będziemy jeszcze gorzej, jeszcze bardziej go zamulać, tak? Natomiast tutaj faktycznie w przypadku osób, które mają dosyć wysoki poziom kortyzolu, mają bardzo dużą ilość bodźców stresowych, nie mogą się wyciszyć, nie mogą zasnąć, no to ashwaganda będzie takim docelowym produktem, który można spokojnie zastosować. A jeśli chodzi o różeniec górski, czy my go możemy zastosować bezpośrednio przed treningiem, bo też często były używane takie protokoły suplementacyjne? To jest dosyć fajne pytanie, ponieważ
tutaj argumentacja zawsze pada z dwóch stron. Pierwszy argument to jest taki, że będzie psuł nam tą adaptację okołotreningową, czyli jakby jego potencjalne działanie przeciwzapalne będzie na tyle mocne, że zaburzy nam czy to syntezę mięśni proteinowych, czy adaptację do wysiłku, czy cokolwiek innego. Natomiast ja zawsze podkreślam, że umówmy się, różeniec górski to nie jest Olfen czy ibuprofen, żeby jakoś super mocno zbijać stany zapalne, tak? I teraz, czy dałbym go przed treningiem siłowym, tak długo, jeżeli nie jest to trening siłowo-wytrzymałościowy, oparty o jakieś mocne interwały, crossfit, kettle, z krótkimi przerwami? Prawdopodobnie nie, tak? Bo uważam, że w przypadku treningu kulturystycznego, czy w przypadku treningu powerlifting, gdzie nie pracujemy na maksach, nie będzie miało to większego sensu. Natomiast w przypadku sportów siłowo-wytrzymałościowych, sztuk walki, sprintów i tak dalej, jak najbardziej, ponieważ to tutaj ja jestem znawcą teorii flow, czyli jakby wolę, żeby dany zawodnik wykonał więcej jednostek treningowych i optymalnie się po nich regenerował, niżeli wykonał mniej, ale takich do maksymalnego zajechania. Więc tutaj kwestia tego, z jakim zawodnikiem pracujemy, jaki jest nasz cel, tak? Ale podkreślam, dla mnie dalej różeniec nie jest na tyle składnikiem hamującym tą adaptację do treningu i na tyle silnie działającym przeciwzapalnie, żeby się jakoś istotnie martwić. A powiedz mi, czy różeniec może mieć też bardziej takie właściwości troszeczkę uspokajające, czy u większości jednak osób mamy suplementować go raczej w porannych godzinach ze względu na to, że troszeczkę ma właściwości bardziej takie właśnie pobudzające? Czy też może być stosowany na noc? Zdecydowanie różeniec jako taki adaptogen bardziej w godzinach porannych ze względu na tendencję do pobudzania układu nerwowego do pracy, niżeli jego wyciszania, tak? Aczkolwiek też znajdą się jednostki, które będą lepiej spały po różeńcu, tak? Bo znowu takie zbyt drastyczne wyciszenie układu nerwowego też nie jest dla nas korzystne, nawet w przypadku regeneracji nocnej. Okej. Przejdźmy sobie teraz do takiego pytania troszeczkę kontrowersyjnego odnośnie omega-3. Kiedyś będąc na szkoleniu spotkałem się z takim stwierdzeniem, że kiedy rozetniemy omega-3 i poczujemy zapach ryby, to jest to oznaka wartościowego produktu. Czy jest to w ogóle możliwe, że można tak zbadać wartość omega-3? Ogólnie jakakolwiek ocena organoleptyczna danego suplementu dla mnie jest jakby daleka od tego, żeby faktycznie cokolwiek stwierdzić. Umówmy się, że no w dobie wytwarzania suplementów w farmakologii jedynym wartościowym badaniem jest badanie, które wykaże nam faktyczną zawartość danego składnika, tak? Czyli jakby nie, dla mnie zdecydowanie żadne badanie organoleptyczne, smakowe, węchowe czy strukturalne nie będzie wykazywało wartości danego produktu. Dużo osób też przy doborze suplementacji posługuje się testem Bravermana. Powiedz mi, czy jest to też miarodajna ocena neuroprzekaźników? To jest trudne pytanie, ponieważ to test Bravermana jest dosyć dużym testem psychologicznym i taką ciekawostką, którą ja zawsze podaję, to jest zrobienie testu Bravermana praktycznie nigdy nie daje takich samych wyników, czyli rzadko jest taka powtarzalność 1:1. A najczęściej i najzabawniejsze jest to, że różnice mogą być drastycznie duże w zależności od naszego humoru. Czyli zupełnie inne wyniki da test Bravermana w momencie, kiedy jesteśmy depresyjni, zmęczeni, ospali, bądź na przykład wykonaliśmy 30 jednostek treningowych danego tygodnia, a zupełnie inaczej, kiedy wstaniemy w sobotę po udanej imprezie, wypoczęci, zregenerowani i w ogóle jest super, tak? Jest to test, który może dawać jakieś faktyczne informacje do tego, co warto zrobić w przypadku neuroprzekaźników, jak ocenić potencjalne niedobory itd., itd. Z tym, że też nie dawałbym temu testowi takiej pieczątki 100% wiarygodności. Może być użyte jako narzędzie diagnostyczne, natomiast nie jako narzędzie, które będzie weryfikowało jakiekolwiek zaburzenia z neuroprzekaźnikami. A czy możemy w takim razie w jakiś inny sposób zbadać neuroprzekaźniki?
Oczywiście, możemy sprawdzić metabolity neuroprzekaźników w moczu na przykład. Możemy sobie zrobić badania genetyczne i ocenę zaburzeń metylacyjnych, takich tak zwanych COMT, MAOA, MAOB, czyli prędkości rozkładu danych neuroprzekaźników. Natomiast no, w związku z tym, że my w Polsce jeszcze trochę jesteśmy daleko z tą diagnostyką taką neuroprzekaźnikową, to a te badania będą strasznie drogie. Będą naprawdę drogie i B, czy istotnie pomogą nam w zmianie tych takich przyzwyczajeń w kontekście działania czy suplementacji, to też jest dosyć trudne pytanie, ponieważ to ta chemia mózgu tak intensywnie się zmienia, tak mocno pracuje w zależności od tego, co robimy, jak funkcjonujemy, jak jemy, jak śpimy, jaki styl życia ogólnie prowadzimy, że trudno będzie to jakby tą powtarzalność utrzymać, to raz, a dwa, znowu, nasze geny tak naprawdę nie determinują tego, co się wydarzy, tak? Czyli jakby no, styl życia będzie tą główną determinantą. Czyli jeżeli jesteś obciążony danym genem, to nie znaczy, że on odpali, tak? Więc to tu z neuroprzekaźnikami to jest bardzo trudna sprawa. I ciężko jest znaleźć faktyczne narzędzia, które dają 100% wiarygodność diagnostyczną. Teraz też mamy tak popularny tak zwany doping mózgu, który też polega bezpośrednio właśnie na korygowaniu neuroprzekaźników. Powiedz mi, czy to jest w ogóle bezpieczne? Myślę, że jeżeli ktoś jest dobrym specjalistą od dopingu mózgu i pracuje na rzeczach, które nie ingerują zbyt mocno w tą kolokwialną chemię mózgu, czyli działa niekoniecznie na składnikach typowo farmakologicznych, to może naprawdę dać fajne efekty przy dosyć dużym marginesie bezpieczeństwa. Problem polega na tym, że dużo osób, które uważa się za speców od dopingu mózgu, myślę, że nimi po prostu nie jest, nie do końca wie, co robi, bądź robi zgadywanki na takiej zasadzie, że a temu to pomogło, tamtemu to pomogło, mi to pomogło, więc to będzie dobre. Więc też tutaj trzeba wziąć pod uwagę tą kwestię a osoby, która no jakby ten doping mózgu chce wprowadzić, b środków, na których się pracuje, czy to są środki pochodzenia naturalnego, czy środki farmakologiczne, czyli te środki farmakologiczne, które już bezpośrednio ingerują w działanie neuroprzekaźników, czyli nie na modelu pośrednim typu zwiększymy delikatnie poziom dopaminy, czy wyrównamy poziom serotoniny, tylko wywalimy po prostu pochodne amfetaminy po to, żeby stymulować pracę mózgu. Tu znowu do oceny nam zostaje ten margines bezpieczeństwa. Tak? Ja nie uważam, że taka ingerencja bezpośrednia jest dobrym pomysłem, bo później mamy do czynienia z tak zwanymi, czy to dopamin junkie, tak? Osobami, które są tak przestymulowane dopaminą, że ich brak powoduje po prostu tragedię, tragiczne samopoczucie. Tak? Więc jakby to jest bardzo, bardzo ciężki temat i bardzo trzeba uważać na to, co się po prostu robi. Okay. A teraz właśnie jeszcze tak w kontekście dopaminy przypomniało mi się jedno pytanie, które chciałem Ci zadać. Powiedz mi, jeśli mamy kawę i kawa powoduje wyrzut tej dopaminy i jeśli pijemy tą kawę przez rok praktycznie codziennie, to powiedz mi, czy my będziemy mieć niedobory tej dopaminy, czy będziemy mieć znów nadmiar, bo te receptory będą, jak to wpływa na te receptory w tym wypadku? Przede wszystkim kawa nie jest bezpośrednim czynnikiem wpływającym na wyrzut dopaminy, tylko na pracę katecholamin, czyli adrenalina, noradrenalina i dopamina, czyli tutaj jakby to nie jest stricte na sam poziom dopaminy. Tak? No i też oczywiście musimy wziąć uwagę, że kofeina blokuje głównie receptory adenozynowe, czyli przez to zmniejsza odczucie tego naszego ogólnego zmęczenia. Tak? I my wyrabiamy sobie tolerancję na kofeinę w kontekście samych receptorów adenozynowych oraz tego, jak do jakiej grupy osób, czyli jak szybko metabolizujemy te metabolity kawy, tak? I pochodnych. Więc tutaj raczej nie upatrywałbym tolerancji kofeiny w samym poziomie dopy, tak? Czy dopaminy, czy jakichkolwiek elementów katecholamin, tylko bardziej receptorów adenozynowych, które gdzieś tam wykształcają swoją zmniejszoną wrażliwość na kofeinę. No, najprostszym elementem odzyskania wrażliwości jest po prostu odstawianie okresowe kofeiny, zrobienie sobie detoksu i później wrócenie do kawy, tak? Czy też zmniejszenie spożycia tej kofeiny. Natomiast
nie upatrywałbym problemu z neuroprzekaźnikami w samej kofeinie. Tak? No jest, to ona jest na tyle delikatnym stymulantem, że faktycznie to nie będzie problem. No chyba, że ktoś słodzi kawę kokainą, to wtedy możemy się gdzieś tam zacząć martwić, tak? Ale w każdym innym wypadku niekoniecznie. Okej. Często w swoich wpisach poruszałeś grzybową kawę. Mógłbyś coś więcej o niej powiedzieć? Jakie ma właściwości, jak ją przyrządzić? Jasne. Kawa grzybowa to jest po prostu zwykłe czarne espresso wymieszane z dwoma sproszkowanymi grzybami. Grzyb chaga i grzyb Yamabushi shiitake, czyli grzyba lwa tak zwana. To jest bardzo fajna rzecz, która gdzieś tam do mnie trafiła po przeczytaniu postu Tima Ferrisa. Możemy sobie zrobić to sami, czyli jakby kupić w jakimkolwiek sklepie sproszkowany ekstrakt z chagi i lion's mane lub zamówić gotowy produkt z Sigma Nutrition, tylko że wtedy faktycznie za filiżankę ohydnej kawy, no bo niestety muszę ostrzec, że ta kawa z tymi grzybami nie należy do najsmaczniejszych rzeczy, zapłacimy około 15 zł za saszetkę, więc tyle co za dobrą kawę w Starbucksie czy w jakiejś dobrej palarni. Natomiast tutaj, jeżeli kupimy sobie te ekstrakty, to jest dosyć prosta sprawa, wystarczy wrzucać sobie, ja daję po łyżeczce, natomiast to jest dosyć duża dawka, zacząć od minimalnych dawek tych grzybów do espresso i obserwować zachowanie swojej głowy, ponieważ tutaj mamy tak naprawdę wpływ chagi lion's mane długo i krótkoterminowy, czyli pobudzamy dwie neurotrofiny, jedna to jest NGF, druga to jest BDNF. Będziemy po części wpływali na pamięć krótkotrwałą i pobudzali tak zwany fokus na już, czyli jakby po wypiciu tej kawy mamy takie fajne 2-3 godziny pracy na wysokich obrotach. Natomiast również poprzez zwiększenie BDNF będziemy zwiększali ilość nowych połączeń neuronowych, nowych funkcji kognitywnych i pamięci długotrwałej, tak? Więc jakby stosowanie tej kawy grzybowej w kontekście długotrwałym pomaga na zmniejszenie na przykład ryzyka Alzheimera, no i poprawę funkcji kognitywnych. Głównie właśnie poprzez wzrost poziomu neurotrofin, ale też poprzez zmniejszanie stanów zapalnych, które gdzieś tam toczą się w sferze naszego mózgu. A jakimi suplementami możemy jeszcze poprawić koncentrację? No tutaj mamy dosyć szeroką gamę, czy to wspomniane wcześniej przeze mnie Gotukola czy Bacopa Monieri, które również będą wpływały na pamięć krótko-długoterminową oraz regulowały stany zapalne, które gdzieś tam się dzieją w naszej głowie. Mamy całą gamę racetamów, które są stosunkowo bezpiecznymi nutropami, jeżeli są umiejętnie stosowane. No oczywiście te popularne nutropiki, które gdzieś się teraz pojawiają na rynku, czy to jakiś Nupept, czy wspomniane wcześniej właśnie racetamy. Natomiast no tutaj również pytanie o to, co chcemy zrobić krótko czy długoterminowo, tak? No to są dwie różne rzeczy, czy chcemy mieć fokus na już, czy chcemy działać jakby w pamięci długoterminowej, zmniejszać stany zapalne w naszym mózgu i optymalizować to, na jakich obrotach on pracuje. Ale tu spokojnie myślę, że do grupy takich bezpiecznych produktów możemy sobie wrzucić gotukole, bakopę, wspomniane wcześniej grzyby, czyli Yamabushi shiitake czy właśnie chagę, racetamy i oczywiście do nory choliny, czyli gdzieś tutaj alfa GPC, CDP cholina bądź inne formy choliny. Cytokolina, czy cokolwiek innego. A czy taka klasyczna forma choliny, to się bodajże nazywa czy on jest też przyswajalny dla naszego organizmu? Jak to wygląda sytuacja? Przyswajalny jak najbardziej, natomiast bardziej jako element strukturalny i wspomagający pracę wątroby. Gdzieś tam ten procent, który będzie wpływał na pracę mózgu, jest znikomy. Więc tutaj, jeżeli chcemy optymalizować procesy trawienne, no to czy pracę wątroby, to wtedy ten dwuwinian jak najbardziej. Natomiast w kontekście samej pracy głowy, pamięci, to tutaj zdecydowanie albo alfa GPC, albo cytokolina, albo CDP, w zależności od tego, jakie mamy cele i co chcemy stosować. A jeśli ktoś na przykład spożywa w ciągu dnia bądź tygodnia bardzo dużą ilość jajek, która też gdzieś ten poziom choliny nam troszkę zwiększa, to i tak potrzebowalibyśmy raczej innych jakby form tej choliny, żeby bezpośrednio transportowała się gdzieś do mózgu, czy możemy ją uzyskać w takiej samej formie i ona będzie gdzieś konwertować z jajek? Nie. Czy nie jesteśmy w stanie z produktów spożywczych tego samego efektu osiągnąć? Raczej nie, bo trudno
znaleźć te formy choliny, które będą bezpośrednio wpływać na pracę mózgu w takiej ilości, która byłaby dla nas satysfakcjonująca i dawała faktyczny efekt, tak? Jakby spożywanie jaj w kontekście długoterminowym ze względu na zawartość cholesterolu, który też jest bardzo ważnym budulcem mózgu, no i oczywiście ze względu na zawartość choliny będzie poprawiać te elementy koncentracji i samej pracy naszego mózgu, aczkolwiek jeżeli mówimy o tym takim działaniu mocno fokusowym, czyli skupiamy się na tym, żeby ten mózg pracował na wysokich obrotach, to bardziej będzie to jako podstawa, czyli jako element dobrej diety, która sama w sobie będzie stabilizować nasze funkcje myślowe i nasze funkcje kognitywne, ale ten dodatek suplementacyjny, jeżeli ktoś chce faktycznie mocno pobudzić procesy kognitywne, będzie niezbędny. A czy samo jedzenie jajek codziennie będzie jakoś wpływało negatywnie na nasz organizm? To też jest takie pytanie, które, na które trudno zero-jedynkowo odpowiedzieć, ponieważ w dużej mierze będzie to zależało też od tego wcześniej wspomnianego potencjału genetycznego, czyli od tego, czy jesteśmy nosicielami genów, które pomogą nam efektywnie metabolizować cholesterol lub nie. Tak? Aczkolwiek też teraz trudno znaleźć badania, które wykazywałyby faktycznie negatywny wpływ na jajek, na układ sercowo-naczyniowy. Tak? Czyli jakby nie ma takiego powinowactwa zero-jedynkowo, typu jesz tam, strzelam codziennie jedno jajko lub dwa jajka, czyli 10-14 jajek tygodniowo i umrzesz ze względu na choroby sercowo-naczyniowe. Tak? Tu bardziej jest tych czynników mix, czyli jakby brak ruchu, zła dieta, typowa dieta zachodnia, czyli przetworzona i tak dalej, niżeli zwalanie tego na jeden czynnik. Tak? Teraz już nawet świeże badania pokazały, że spożywanie czerwonego mięsa niekoniecznie jest skorelowane ze wzrostem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, jeżeli ktoś ma dobry styl, dobry tryb życia, tak? Czyli dba o te kompletne podstawy. Więc raczej bym tutaj nie upatrywał w jajkach jakiegoś większego problemu. Też przyjęło się zwracać uwagę na to, że mogą być silnym produktem alergizującym, czyli jakby spożywanie jaj codziennie może prowadzić do nietolerancji pokarmowych. Ja w tym wypadku jestem też mocno zero-jedynkowy, czyli jeżeli ktoś się czuje dobrze po jajach, nie ma się czym martwić. Aczkolwiek wracam do tego, co powiedzieliśmy sobie na początku naszej rozmowy, czyli warto zadbać o to, żeby ta różnorodność w diecie się pojawiała, tak? Czyli jakby nie robimy sobie schematu, który jest mega prosty i codziennie żremy to samo, bo tak jest łatwo, tylko staramy się rotować tymi produktami, tak? Staramy się wybierać różne rodzaje tłuszczy, staramy się bazować na zarówno tłuszczach NNKT, jak wielonienasyconych, jak jednonienasyconych, czy na tłuszczach nasyconych, czyli czasami gdzieś tam ten burger też zrobi dobrą robotę w kontekście naszego organizmu. Okej. Okay. Wracając jeszcze do suplementacji, jakie suplementy mógłbyś polecić na poprawę pamięci? To, co wspomniałem wcześniej, czyli tutaj na pewno wszystkie formy choliny będą robiły dobrą robotę, zdecydowanie. Myślę, że tutaj Chaga i Lion's Mane zdecydowanie na plus, więc jeżeli ktoś chce popracować nad pamięcią długoterminową, no to inwestycja w grzyby naprawdę nie jest duża, a zrobią fajną robotę. Gotu Kola, Bakopa po to, żeby stabilizować pracę tego mózgu, to zdecydowanie. No i jeżeli ktoś chce mocno nad tym popracować, natomiast tu warto albo znaleźć jakiegoś kumatego prowadzącego, albo mocno się zagłębić w wiedzę z zakresu racetamów, ponieważ one też mogą gdzieś tam długoterminowo fajnie pomagać. Jeszcze możemy wspomnieć o takiej formie witaminy B1, czyli subutiamina, która też będzie gdzieś tu fajnie wpływać na te wszystkie procesy poznawcze i na zmniejszenie ryzyka demencji, czy zmniejszenia ryzyka Alzheimera. Okej. Okay. A powiedz mi, subutaminę raczej codziennie, jeśli chodzi o dawkowanie, czy kilka razy w tygodniu? Pytanie, jaki jest nasz cel? Tak? Czyli jakby jeżeli naszym celem jest działanie doraźne, to faktycznie lepiej jest stosować sobie ją okazjonalnie, w momencie, kiedy ją potrzebujemy. Natomiast jeżeli chcemy działać długoterminowo i zależy nam na tym, żeby zwiększyć tą pamięć długotrwałą, poprawić ogólnie funkcje kognitywne i powspierać regenerację procesów mózgowych, to długoterminowo. Tak? To takie badania, które wykazują najbardziej efektywny wpływ, mówią o mniej więcej 6-8 tygodni stosowania subutiaminy w dawkach 200-400 mg dziennie, jeżeli chodzi o regenerację neuronów i wsparcie funkcji kognitywnych. Okej. Okay. A powiedz mi, jeśli chodzi o poprawienie jakości snu, jakie możemy suplementy zastosować?
Okej, okay. Tutaj przede wszystkim znowu zaadresowanie problemu, czyli z czego wynika problem ze snem i gdzie leżą podwaliny tego problemu. Czyli jeżeli one wynikają na przykład z dużych obciążeń treningowych, no to tutaj zaadresowanie zmniejszenia stanów zapalnych i pracy układu nerwowego, czyli gdzieś tam antyoksydanty i lub jakieś adaptogeny na przykład, tak? No tutaj wspomniana wcześniej ashwagandha, która gdzieś tam fajnie będzie ten układ nerwowy wyciszać, jeżeli jest przestymulowany. Ja jestem fanem takich naturalnych połączeń, czyli gdzieś tutaj dorzucenie sobie waleriany, chmielu, ewentualnie jakiś kudzu ród, no i zastosowanie samej melatoniny, tak? Tutaj też musimy pamiętać o tym, że melatonina nie działa w sprzężeniu zwrotnym, czyli stosowanie melatoniny z zewnątrz nie będzie hamowało naturalnego wytwarzania melatoniny, a może mocno pomóc w regulowaniu godzin snu i zasypianiu, ponieważ no my jesteśmy dosyć mocno narażeni na działalność niebieskiego światła, tak? Czy to późne godziny przy komputerze, oglądanie telewizji przed snem, czy nawet czytanie książek, więc jakby czasami warto zainwestować w tą melatoninę i pomóc sobie uregulować ten rytm dobowy i nocne wyciszenie. A powiedz mi, czy możemy bezpośrednio wpłynąć na ograniczenie niebieskiego światła poprzez aplikacje typu Flux, czy jednak tylko i wyłącznie takie okulary specjalne mogą to ograniczyć? Jak najbardziej. Tutaj eFlux zainstalowany na ekranach komputeru czy telefonu zrobi fajną robotę, ponieważ to wydzielanie niebieskiego światła już istotnie się zmniejszy, a to jest dosyć mała inwestycja. Natomiast ja uważam, że w XXI wieku dla osób, które mocno dbają o nazwijmy ten swój biohacking, tak? Czyli optymalizację snu i rytmu dobowego, wydatek na dobre okulary blokujące niebieskie światło to nie jest dużo, tak? Bo dobre okulary będą kosztować od 200 do 400 zł, więc w skali tam roku to jest jakieś 40 zł dziennie, tak? Miesięcznie. Więc tam złoty 20, złoty 30 dziennie, więc umówmy się, że to nie jest duży wydatek, a naprawdę zrobi dużą robotę, szczególnie u osób, które spędzają przy ekranie komputera, telewizora, telefonu dużo czasu. Jeszcze wracając tutaj do neuroprzekaźników odnośnie dopaminy, powiedz mi, czy suplement taki jak L-Dopa jest bezpieczny przy długotrwałym działaniu? Wracając do samych neuroprzekaźników, to ja nie jestem fanem stosowania żadnych suplementów, które wpływają bezpośrednio na dany neuroprzekaźnik, tak? Czyli jakby wolę działać pośrednio poprzez zastosowanie rzeczy, od których utrzymujemy jakby wyjściowo, tak? Dopaminę na przykład, tak? Czy tutaj przez zastosowanie EGCG czy witaminy B6, które pomagają gdzieś tam w formowaniu dopaminy. Problem polega na tym, że my nie jesteśmy pewni, możemy się domyślać i badania na to wskazują, że inwestycja w jeden neuroprzekaźnik może drastycznie zaburzać funkcjonowanie drugiego neuroprzekaźnika, tak? Czyli jeżeli mocno wpływamy na poziomy dopaminy, możemy się liczyć z tym, że serotonina gdzieś będzie spadać, tak? Lub też będziemy ograniczać dostępność GABY, która jest tym takim hamulcem ręcznym w kontekście pracy układu nerwowego. Więc doraźnie może mieć to zastosowanie u osób, które gdzieś tam cierpią na przykład z zaburzeń w kontekście motywacji, samopoczucia czy niskiego poziomu dopaminy. Aczkolwiek wracamy do tego, co powtarzam już w tej rozmowie wielokrotnie, znowu zaadresowanie problemu. Czyli dlaczego ta dopamina jest na tak niskim poziomie, z czego to wynika i zainwestowanie w to, co zrobi największą robotę w kontekście uzyskiwania tej dopaminy. Tak, czyli gdzieś tam dobra regeneracja, dobra dieta, zastosowanie tych takich półproduktów, z których otrzymujemy dopaminę i tak dalej, i tak dalej. Okay. Powiedziałeś też teraz, że nigdy nie stosujesz bezpośrednio suplementów na dany neuroprzekaźnik, tylko raczej gdzieś pośrednio starasz się to powiększyć jakby pulę tego neuroprzekaźnika. Powiedz mi, a w przypadku, jeśli mamy do zastosowania GABę, czy możemy ją zastosować, czy lepiej inne środki typu 5-HTP, czy teaninę, czy samo zastosowanie GABy da nam też fajny rezultat? GABA w postaci suplementu jest na tyle dużą cząsteczką, że prawdopodobnie nie przejdzie ona bariery krew-mózg, więc jakby tutaj jest taka forma GABy, która nazywa się Picamilon. Tutaj w Picamilon jest tak dosyć fajnie połączony, że otrzymujemy
formę, która przechodzi przez barierę krew-mózg, bo to jest połączenie GABY z witaminą B2, podejrzewam. Nie chciałbym przekłamać, ale tak mi się wydaje. I ona przechodzi faktycznie barierę krew-mózg. Natomiast jakby ja wolę znowu dać produkty, które będą wpływać na wytwarzanie GABY, na wrażliwość receptorów GABY, czyli tutaj, czy to właśnie wspomniana wcześniej waleriana na przykład, czy właśnie wcześniej wspomniany chmiel, tak? Znowu 5-HTP jest bezpośrednim donorem tryptofanu, tak? Więc prawdopodobnie stosowanie 5-HTP może doprowadzać do tego, że będziemy mieli zaburzenia z innymi neuroprzekaźnikami, tak? W kwestii długoterminowej, bo to nie mówię o jakby tam zastosowaniu celowym, jednoterminowym i tak dalej, jednorazowym i tak dalej. Natomiast w kwestii długoterminowej może wpływać na zaburzenia, jeżeli chodzi o kwestie neuroprzekaźników, tak? Sama teanina jak najbardziej, teanina do kofeiny po to, żeby regulować to, jak kofeina wpływa na ludzki organizm, zielone światło. Teanina jest wspaniałym suplementem, bardzo pleiotropowym, więc jeżeli ktoś ma, stosuje, to tylko błogosławić. Okay. Przejdźmy sobie teraz do opisu kilku suplementów i takiego średniego dawkowania, które możemy gdzieś zastosować. Zacznijmy sobie od różeńca górskiego, tutaj już o nim dość sporo powiedzieliśmy, ale powiedz mi jeszcze, Marek, jakie dawkowanie może być w przypadku różeńca górskiego? Kwestia standaryzacji, to jest bardzo istotne, czyli jakby musimy dobrać sobie odpowiednią standaryzację tego różeńca. Tutaj jakby najbardziej popularne na rynku są 3-5% standaryzacje na poziom rozabin, tak? Warto zwrócić też, jaka jest standaryzacja na salidarozydy, tak bodajże się to wypowiada w kontekście samego różeńca. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na najbardziej popularne badania, które gdzieś tam ukazują się w kontekście różeńca, to już ekstrakt 3% w dawce od 250 do 400 mg będzie robił odpowiednią robotę, tak? Więc jakby przekraczanie tej dawki niekoniecznie będzie miało sens, natomiast znowu w kontekście indywidualnym i w kontekście pracy danego organizmu czasami inwestycja w większe dawki będzie miała sens, aczkolwiek zaczynałbym od takiej dawki 250-400 ekstraktu 3-5%. Okej. Okay. Przejdźmy sobie teraz do tyrozyny. Czy powinna ona być w ogóle acetylowana, czy nie ma to większego znaczenia? Mhm. Znaczy tu jest duża różnica w kontekście bioprzyswajalności pomiędzy tyrozyną a naltem, tak? Więc jakby to jest dosyć istotne. Natomiast jakby nalt zdecydowanie lepiej będzie wpływał na pobudzenie tego układu nerwowego efektywniej i szybciej, niżeli sama tyrozyna, tak? Tutaj co jeszcze jest ważne, sama N-acetylotyrozyna jest lepiej rozpuszczalna w wodzie niż tyrozyna i będzie szybciej wychwytywana w jelitach, więc no, ten efekt będzie po prostu szybciej odczuwalny, tak? Czy warto? Ja uważam, że jak najbardziej, jeżeli ktoś gdzieś tam chce pobudzić ten swój układ nerwowy do pracy, chce gdzieś naturalnie przystymulować ten poziom dopaminy bez większego ryzyka, to myślę, że NALT będzie się sprawował dosyć dobrze. A średnie dawkowanie w przypadku acetylowanej formy, ile powinno wynosić? Dawka, no tu znowu mocno powinniśmy popracować na tym indywidualnie, tak? Jeżeli chodzi o zastosowanie, musimy zwrócić uwagę na wiele rzeczy, czyli gdzieś tam to pobudzenie, jak ten organizm będzie sobie pracował. Natomiast ja uważam, że takie 350, maksymalnie 700 w kontekście osób, które gdzieś są oporne na działanie NALTA, będzie w porządku. Okej. Okay. Przejdźmy sobie do kolejnego suplementu. Do acetylowanej formy, ale cysteiny, NAC. Powiedz mi, czym jest ten suplement i w jakich dawkach możemy go brać? Acetylcysteina to jest forma aminokwasu cysteiny, która później jest jakby konwertowana do cysteiny w organizmie. Ona docelowo bardzo mocno pomaga w kontekście wytwarzania samego poziomu glutationu, czyli jednego z najsilniejszych, o ile nie najsilniejszego ludzkiego antyoksydantu, który wpływa na pracę organizmu, tak? No tutaj przede wszystkim działanie antyoksydacyjne, wspieranie pracy płuc, jelit, wątroby, działanie przeciwko nadmiernej ilości ROS, czyli wolnych rodników, tak? Tutaj też można gdzieś pójść sobie dalej w kontekście pracy jelit i zaburzania na przykład regeneracji biofilmu, jeżeli ktoś ma jakieś zaburzenia jelitowe, bądź na przykład ma Helicobacter pylori lub SIBO, tak? Aczkolwiek taki najbardziej popularny, myślę, w kontekście stosowania, no to jest oczywiście regeneracja wątroby i sama praca wątroby i hepatocytu, tak?
Więc tutaj faktycznie bardzo fajnie wspiera tą pracę wątroby i taka optymalna dawka 600-1200 mg, żeby ta wątroba sobie fajnie pracowała, zrobi robotę. Kolejnym suplementem będzie oksiracetam. Powiedz mi, czy jest to bezpieczna forma racetamów, jak ona w ogóle działa na nasz organizm i też jak powinniśmy ją dawkować? Tutaj racetamy ogólnie są jednymi z najbezpieczniejszych nootropików, czyli tych jakby substancji wspierających pracę mózgu. Tu warto zapamiętać, że gdzieś tam racetamy powinny być stosowane z choliną, ponieważ mogą upośledzać lub zmniejszać ilość w mózgu, więc jakby tutaj zawsze tą cholinę do tych racetamów warto dodawać. Sam oksyracetam będzie wpływał pozytywnie na pamięć krótkoterminową i tą taką, którą na przykład tak zwaną verbal memory, tak? Czyli tą, którą wychwytujemy w kontekście, kiedy ktoś coś mówi i opowiada. Czyli prosty przykład, słuchamy tego podcastu, to oksyracetam może nam pomóc w zapamiętaniu informacji, które zostały tu na przykład sprzedane, tak? Pomaga w kontekście skupienia czy samej uważności, zapobiega gdzieś tam ryzyko Alzheimera prawdopodobnie, natomiast nie chciałbym skłamać, czy to jest oksy, czy fenyloracetam, natomiast jakby na pewno zapobiega zaburzeniom kognitywnym, tak? Czyli zmniejsza ryzyko zaburzeń kognitywnych związanych z samym wiekiem i zwiększa też sam blood flow, jeżeli chodzi o mózg, tak? Czyli jakby to, jak krew efektywnie płynie przez naszą głowę. Dawki tutaj znowu mocno indywidualnie, natomiast myślę, że tak efektywnie to jest około 1200 mg dziennie powinno już dawać dosyć fajne efekty. Okay. A powiedz mi, czy może wystąpić w ogóle taka sytuacja, że dany człowiek będzie odporny na działanie nootropików, na działanie racetamów? Może wystąpić taka sytuacja i jeśli wystąpi, to czym ona jest najczęściej spowodowana? Czy jest odporny? Trudno powiedzieć, ponieważ no nie wiemy, nie jesteśmy w stanie jakby skutecznie ocenić pracy mózgu po zastosowaniu danego nootropiku. Możemy tylko pracować na jakimś subiektywnym odczuciu, czyli czy czuje, że jest lepiej, czy nie czuje, że jest lepiej, więc znowu kwestia mocno indywidualna. Natomiast faktycznie jest tak, że wiele osób nie odczuwa działania poszczególnych racetamów i wtedy się gdzieś tam te rodzaje zmienia, rotuje się nimi, stosuje się inne, tak? Natomiast to jest kwestia bardzo indywidualna. Tutaj trudno znaleźć jakąś zależność, że na osobę A działa taki i taki racetam, bo to lub to. Tak? Czyli taka trochę ocena zero-jedynkowa na zasadzie stosujesz racetam, jak się czujesz, jest poprawa, ok, dalej. Tak? No chyba, że mówimy o kwestii długoterminowej, no to jakby w kwestii długoterminowej na pewno stosowanie każdego racetamu będzie dawało jakiś efekt. Tak? Natomiast myślę, że w kontekście nootropów bardziej mówimy o tym działaniu krótkoterminowym, czyli waleracetam i chciałbym od razu czuć różnicę, chciałbym być 100 razy mądrzejszy. A powiedz mi, czy właśnie racetamy mogą być długofalowo stosowane, na przykład takie staki na 6 tygodni, na 8 tygodni codziennie, czy tylko i wyłącznie powiedzmy 2-3 razy w tygodniu tak doraźnie? Czy to zależy też od celu? Oczywiście zależy od celu i zależy od tego, jaki racetam stosujemy. Wracając na przykład do samego oksyracetamu, no to wiele badań gdzieś tam pokazuje w kontekście długoterminowym, tak, stosowanie samego oksyracetamu, jeżeli chodzi o poprawę pamięci, zmniejszenie ryzyka Alzheimera i tak dalej, tak? Więc tutaj no, znowu kwestia celu, stosowanego środka, samopoczucia, no i tego, co chcemy tak naprawdę osiągnąć przez stosowanie tych popularnych nootropików. Okej. A czy mógłbyś polecić w ogóle jakiś sklep, gdzie możemy nabyć w dobrej jakości tego typu substancje? Szczerze powiedziawszy, nie mam jakiegoś określonego sklepu, gdzieś tutaj kupuję te racetamy, czy jak zamawiam te racetamy, kupuję w wielu sklepach. Jednym z takich najbardziej popularnych, na których ja gdzieś tam zamawiałem swojego czasu, bo obecnie nie biorę żadnych nootropików, to był Swiss Herbal bodajże, tak? Swiss Herbal, tak ten sklep się nazywa. Byłem dosyć zadowolony z tego, co tam się działo, więc jakby myślę, że mogę to spokojnie polecić, natomiast tak jak mówię, obecnie nie wiem, co tam się dzieje, ponieważ od dłuższego czasu nie stosuję żadnych nootropików oprócz tych takich typowo naturalnych. Okej. Przejdźmy sobie do kolejnej substancji, adrafinin. Często też kontrowersyjny środek. Czy jest on w ogóle bezpieczny?
Jasne, to jest to pytanie, które jakby na które czekałem, ponieważ to jest jakby środek, na temat którego ja nie lubię rozmawiać, przede wszystkim dlatego, że go nie polecam do stosowania, ze względu na to, że no, te leki, które są gdzieś tam stosowane w farmakoterapii, zaburzeń zachowania czy też atencji, no, długoterminowo mogą wywoływać różne dziwne zaburzenia. Szczególnie dlatego, że to są pochodne wszelkich rodzajów amfetaminowych, więc jakby ja jestem daleki od zalecania, stosowania i jakkolwiek polecania tych środków do funkcjonowania. Okej. Okay. Czyli typowo, jeśli chodzi o nootropiki, bardziej lepiej iść w kontekst racetamu czy też innych lżejszych troszeczkę nootropów niż adrafinil, modafinil i tego typu rzeczy, tak? Bezpieczniej. Czy lepiej? Prawdopodobnie nie, bo efekty będą zgoła inne i zgoła bardziej długoterminowe, niżeli po stosowaniu wszelkiego rodzaju amfetaminopochodnych leków, tak? Natomiast na pewno ten margines bezpieczeństwa jest dużo większy. Okej. Okay. I przejdźmy sobie do omówienia jeszcze ostatniego suplementu, sulbutaminy. Powiedz mi, i tak sobie tylko podkreślmy dawkowanie, bo dość sporo już o tym suplemencie mówiliśmy wcześniej. Ile powinniśmy dawkować sulbutaminy? 400 mg to taka dawka najbardziej optymalna. Czy zastosowana jednorazowo, czy dwa razy dziennie, to już kwestia indywidualna, ale tu spokojnie 400 mg to jest najbardziej popularna. 90% badań jest przeprowadzanych na tej dawce, więc myślę, że spokojnie taka dawka powinna wystarczyć. Okej. Okay. Powiedz mi, Marek, mógłbyś jeszcze polecić naszym słuchaczom, skąd czerpać wiedzę na temat suplementacji? Znasz jakieś książki, artykuły, strony internetowe, gdzie jest dość dużo wiedzy na ten temat? Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o taki najbardziej popularny, najlepszy serwis, który jest najbardziej wiarygodny, to będzie egzamin.com. Czyli ta strona, na której tak naprawdę mamy wiedzę na temat całych suplementów, odnośniki do badań. Jeżeli podkreślana jest jakaś działanie, farmakoterapia danego suplementu, to również możemy przeczytać sobie całą publikację na ten temat, więc to jest takie najbardziej wiarygodne źródło. No i oczywiście też warto obserwować wartościowe profile, tak? Czyli jest sporo osób, które piszą dosyć ciekawe rzeczy na temat suplementacji tutaj. Czy to Jacek Feldman w kontekście zastosowania w sportach siłowych, czy to chłopaki tacy jak Oskar Chemowski, czy Gains Desire, Mikołaj Żegliński w kontekście działania ergogeników, czy suplementacji około treningu siłowego. Więc myślę, że tutaj nasza polska kadra też jest dosyć mocno silna. No i oczywiście, co mogę powiedzieć, obserwujcie też Fitmakera, bo czasami coś tam o tych suplach jeszcze napiszę, chociaż ostatnio coraz mniej. Jeszcze taka dosyć fajna strona, z której ja dosyć mocno czerpię wiedzę, to jest selfhacked.com. To jest tak naprawdę strona, która mocno jest oparta w kontekście biohackingu i optymalizacji suplementacji pod funkcje kognitywne itd. Więc myślę, że jeżeli ktoś zainteresuje się tym tematem, to ma czytania na dobre pół roku z góry. Dzięki wielkie, Marek, że znalazłeś chwilę, żeby wystąpić w naszym podcaście. Powiedz mi, gdzie nasi słuchacze mogą Cię znaleźć? Również dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Możecie mnie znaleźć na Facebooku pod hasłem Fitmaker oraz na Instagramie również pod hasłem Fitmaker. Natomiast jakby, jeżeli chcecie czerpać wiedzę, to zdecydowanie polecam obserwowanie Facebooka. Wszystkie odnosiki do social mediów Marka znajdziecie w opisie pod podcastem. Dzięki jeszcze raz wielkie za nagranie tego materiału. Do zobaczenia, cześć. Dzięki bardzo, do zobaczenia.